Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj czwarty dzień października, to jest wtorek, mamy dzisiaj bardzo piękny dzień, kochani, bo dzisiaj jest jedno najważniejsze święto, w sensie w świecie to się nazywa święto w ogóle zwierząt, ale my w kościele nazywamy to święto świętego Franciszka i to pewnie też dlatego się zrobiło święto zwierząt, bo on był od zwierząt. Ja w ogóle dzisiaj, kiedy to oglądacie, to jestem jeszcze w Warszawie, właśnie u Franciszkanów, dzisiaj na odpuście u nich, mam w ogóle rekolekcje akademickie u Franciszkanów na odpuście, bardzo serdecznie was na te rekolekcje zapraszam, jeżeli to jest dzisiaj ostatni dzień, jeżeli macie chęć, to zapraszam o 20 bodajże, chyba u Franciszkanów na Senatorskiej w Warszawie. Ale w ogóle to dzisiaj jest świętego Franciszka. No to jedziemy z tym odcinkiem czołóweczka i dajemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, jako że mamy dzisiaj wtorek i oczywiście dzisiaj jest wspomnienie zawsze świętych, w sensie mamy cytaty świętych we wtorek, a jest dzisiaj jednocześnie oczywiście święto świętego Franciszka, no to oczywiście, że musi być cytat ze świętego Franciszka, więc posłuchajcie. Następujące zdanie od niego, bardzo piękne, myślę, bardzo też mi bliskie i w ogóle powinno być każdemu chrześcijaninowi bardzo bliskie. Bożemu słudze nic nie może wydawać się godnym wzgardy oprócz grzechu. Niesamowite, kochani, zdanie. Bardzo piękne zdanie. Zdanie, które jest po prostu afirmacją całego świata i życia. Kochani, zobaczcie, my jako chrześcijanie, w związku z tym, że oczywiście wiemy, że istnieje takie coś jak zło, że ludzie mogą robić zło, że się dzieją złe i niedobre rzeczy na świecie, no to często nam się zdarza właśnie gardzić różnymi, nie wiem, instytucjami, różnymi ludźmi, różnymi postawami i tak dalej. I kochani, no ja wiem, że oczywiście bardzo często sobie mówimy tak, nie, że to nie jest tak, że ja gardzę tym człowiekiem, tylko gardzę tym, co robię. Ale na pewno... Kochani, jak mówi święty Franciszek bardzo pięknie, tylko grzechem człowiek może gardzić, tylko grzechem. I kochani, jeżeli nie umiemy odróżnić grzesznika od jego grzechu, czyli jakby to, że on robi coś złego, to, że grzeszy, to, że wykonuje albo nam zrobił jakąś krzywdę albo komuś innemu i my nie potrafimy tego oddzielić od niego samego i w związku z tym jego całego skreślamy, to robimy coś bardzo przeciwnego chrześcijaństwu, bardzo przeciwnemu temu zdaniu. Kochani, chrześcijanin to jest ktoś, to oczywiście, że gardzi grzechem, to oczywiście, że próbuje wskazać, nazwać, napiętnować i wyrzucić ze świata i ze swojego życia najlepiej jak najwięcej grzechu, ale to nigdy, nigdy nie może być równoznaczne z potępianiem, z odrzucaniem, ze skreślaniem, z gardzeniem osobą, która by nawet robiła najgorsze grzechy. Kochani, ja wiem, że to są oczywiście wielkie kalibry, ale nawet w takich sytuacjach, no nie wiem, największych grzeszników świata, tak, kiedy sobie pomyślimy o największych zbrodniarzach, nie wiem, o Hitlerze, tak? Kochani, chrześcijanin nie może gardzić Hitlerem. Ja wiem, że będzie pewnie zaraz niektórych oburzenie, jak to nie? Oczywiście, że gardzimy jego złem, grzechem, którego się dopuścił, tego wszystkiego strasznego, okropnego, co zrobił, ale kochani, tym człowiekiem nie wolno nam gardzić. On jest dzieckiem Boga. Tak, totalnie zagubionym, totalnie gdzieś pomylonym. Nie mam pojęcia, jaki jest jego los, ale on jest dzieckiem Boga. Nie wolno nim gardzić. Trzeba gardzić jego złem, tak. Trzeba gardzić wszystkim, co zrobił. Kochani, święty Franciszek bardzo pięknie uczył. To stąd się wzięła taka ta franciszkowa też miłość, nie? Do całego stworzenia, do całego świata. On niczym nie gardził poza grzechem. Jeżeli gdzieś nie ma grzechu, nie wolno tym gardzić, a nawet jeżeli jest gdzieś grzech, to ten grzech może być wzgardzony, ale nie ta osoba. Kochani, zobaczcie, jak nam jest bardzo łatwo, nie? Przechodzić od jednego do drugiego. I się oczywiście usprawiedliwiamy tym, no ale to jest grzesznik. No ale on robi złe rzeczy. I tak to prawda, nie chodzi o to, żeby tego nie widzieć, ale nie wolno nam wzgardzić nawet najgorszym człowiekiem świata. Kochani, bardzo piękna lekcja świętego Franciszka. Myślę, że warto sobie dzisiaj o tym pomyśleć, czy gdzieś kogoś nie utożsamiacie z jego grzechem, nie utożsamiacie z tym złem, co on zrobił i w związku z tym tym człowiekiem gardzicie. Nie wolno nam jako chrześcijanom, jako uczniom Pana Jezusa czegoś takiego, kochani, robić. Moi drodzy, moi kochani, jak nie piła, to teraz coś tutaj jakimś młotkiem dają cały czas. Mam nadzieję, że mało tego słyszycie w mikrofonie, ale to chyba nie szkodzi, damy jakoś radę. Tyle na dzisiaj, kochani. Piękny dzień, świętujcie dzisiaj świętego Franciszka, bo to naprawdę przepiękna postać. My w ogóle, to jest bardzo ciekawe, jak mówimy zawsze o wszystkich świętych, to każdego świętego nazywamy świętym. Tylko naszego świętego ojca Dominika nazywamy świętym ojcem Dominikiem, nie? Ale uwaga, jest jeden święty, który ma u nas fory i również świętego ojca Franciszka nazywamy świętym ojcem Franciszkiem. Nie mówimy święty Franciszek, tylko Dominikanie mówią...
Święty Ojcze nasz Franciszku. Traktujemy go jako swojego ojca również. Więc ja się w ogóle bardzo dzisiaj cieszę, że będę dzisiaj u Franciszkanów mógł z nimi świętować. Najpierw tam chyba o 18 mam taką mszę parafialną z odpustem, a potem o 20 rekolekcję. Jak tylko macie czas, kochani, to zapraszam was wieczorem do Warszawy. To tyle. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem. Pa, pa.